Jolanta z Wrocławia. Zanim przejdę do moich wspomnień takich krótkich, to takie dwie rzeczy małe. Ja nie wiem dlaczego okrzyknięto tę wieś zbudowanie na Chrystusie. No, krzywych dziadków to pewno jest na Saskiej 42. Dlatego ją okrzyknięto hymnem światowym w Dniu Młodzieży w Madrycie. Skoro w Madrycie powstał hymn, nam jakiś polski hymn sobie stworzyliśmy tutaj. Nie, to jest polska wersja hymnu madryckiego. To chyba jakaś inna była chyba melodia zupełnie, no ale mniejsza. A druga rzecz to do pani Zofii. No, to ludziom w pewnym wieku nie wypada już śpiewać 100 lat, no bo jeżeli Ojciec Święty już skończy niedługo 80 lat, to już do tej setki jest w sumie niedaleko. No wiadomo, że nie każdy wtedy, pani Jolanto, wtedy mówimy na przykład 100 lat w kapłaństwie. No ale teraz ona chyba cię odknęła. Ale wydaje mi się, że to jest chyba już takie nadużywanie tej piosenki, tak wszędzie 100 lat i 100 lat, no to już... Wszelkie nasze wrażliwości tutaj. No. Tak. A jeżeli chodzi o na Dnia Młodzieży, nie byłam, no bo kiedy one powstały, to już była taka moja bardzo młodość właściwie, to już to tak dochodziłam 30, ale byłam na spotkaniu z młodzieżą na Jasnej Górze w roku 1983. Czyli to już była taka ta atmosfera taka specyficzna, jeszcze tego zawieszonego stanu wojennego. Kiedy właśnie oczekiwaliśmy takiego pokrzepienia od Ojca Świętego. No i rzeczywiście ten apel jasnogórski, bo homilii nam już nie pamiętam już, ale właśnie te słowa o tym, że właśnie Polska, nie chcemy Polski, która nas nie będzie kosztowała. No bardzo to było takie znamienne, przynajmniej no do mnie to jakoś tak trafiło. No i właśnie też właśnie poruszył to, że musicie od siebie wymagać. Też to po raz pierwszy wtedy właśnie usłyszeliśmy. Potem powtórzył to na Westerplatte, no i pewnie jeszcze w niejednym swoim przemówieniu. No i ta cała atmosfera. No to teraz już będzie się dało. Rzeczywiście gardło mi się ściskało, jak tam krzyczeliśmy, nie żyje papież, prawda, kiedy go witaliśmy. Każda, powiedzmy, grupa, taki stan młodzieżowy, czy to uczniowie inną pieśń, młodzież robotnicza. Pamiętam po raz pierwszy wtedy pieśń Konfederatów Baskich usłyszałam, bo nigdy wcześniej nie znałam tej pieśni. Właśnie tam, na tym spotkaniu, tę pieśń usłyszałam po raz pierwszy. No i to tyle, co chciałam właśnie odnośnie spotkań Ojca Świętego z młodzieżą. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże. Takie z urzędu to jest Draga Fundot, a jak chcesz pobudztwa cywilnego, to idzie na teraz Polskę. A wydaje się, że było to wczoraj. A też pobudztwa cywilnego to trzeba płacić. No ale kochane, cała nie bój się, ja sobie na wszelki wypadek, bo jakoś tam wiedzę, kuruję. Tutaj tego, bo... Myślałam, że na którymś trzeba mi na szyję to zaświadczenie tam o dochodach i coś tam. No i sobie wzięłam na wszelki wypadek na podstawie swojego PIT-u. Wzięłam sobie do swojego urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach. No takie rzeczy.